10 odbyły się wybory i odczytujemy wyniki. Liczba wyborców uprawnionych 2357, niewykorzystanych kart 673. Wszystko wygląda, jak gdyby było prawidłowo, a wiemy, że nie jest, dlatego że głównym faworytem był infamis, czyli człowiek objęty klątwą świeckich, Bronisław Komorowski, Welszczunkowicz, który w ogóle nie powinien brać udziału i z tego powodu także te wybory są nieważne bezwzględnie, ex lege. I co widzimy? Braun Grzegorz, 15 głosów ważnych według tej obwodowej komisji numer 138. To jest protokół tu na dole. Duda 271, Jarubas 7, Komorowski, Bronisław Maria, więc infamis otrzymał 359 głosów. Korwin-Mikke 34, Kowalski 6, Kukiz 259, Ogórek 24, Palikot, kolejny infamis 35, Tanajno 5 i Wilk 10. Razem 1025 głosów. Przypominamy, że Sejm Walny na sesji nadzwyczajnej w Kętach jednomyślną uchwałą z 18 kwietnia 2015 roku objął infamią Bronisława Komorowskiego oraz wszystkich posłów i senatorów, którzy głosowali za konwencją przemocową gender. Prosimy o rozpowszechnianie tej informacji, dlatego że głosowanie, oddawanie głosu na infamisa, jakim jest Bronisław Komorowski od 18 kwietnia 2014 roku, może być dla osób, które głosują, także rodzajem infamii. Prosimy o zainteresowanie się tą sprawą. Przegłosujmy, czy ten porządek, który przeczytałem, czy Państwu on odpowiada, czy chcecie je dołożyć. Jesteśmy za? Tak, to omawiamy po kolei. Najwyżej będą upadały pewne. Pierwsze realizuje ten porządek obrad. Czy nadal ważna jest konstytucja kwietniowa z 1935 roku? Panie siostry, panowie bracia, nie odkryję Ameryki, jeśli powiem, że po 1944 roku praktycznie żadne prawo w Polsce nie ma racji bytu. Wszystko jest oparte na sile, przemocy i oszustwie. W związku z tym, wyznając zasady prawne, tworzone prawo w ten sposób nie istnieje. Nie można go uznać za fakt. Oczywiście ten system, który dzisiaj jest, twardo się tego trzyma. Zębami te zęby są wmurowane w to wszystko. Ale my, jako ludzie ziemi tej, najjaśniejszej Rzeczypospolitej, nie możemy tego prawa uznać. Po prostu nie możemy. Jeśli to jest na tych podwalinach zrobione, to my tego prawa nie uznajemy. I podejrzewam, że każdy człowiek żyjący tutaj i żyjący gdziekolwiek wyznaje takie same zasady. Jeśli coś jest na przemocy, na oszustwie, na morderstwie, na bandytyzmie, to my tego prawa nie uznajemy. W związku z tym po 1944 roku w Polsce nie ma prawa. Nie ma, nie istnieje prawo. I wszyscy, którzy w tym uczestniczą, uczestniczą w bajce. To jest bajka. To nie jest rzeczywistość, to nie jest Rzeczypospolita. To wszystko jest oszustwo. To jest wszystko uzurpowanie sobie prawa do czegokolwiek. Nikt nie ma prawa, bo nie ma prawa. Bo wyrosło ze zła. Nie da się tego zmienić, nie da się tego odkłamać, nie da się tego zakląć. Po prostu jego nie ma. A jeśli go nie ma, bo taka jest rzeczywistość, tak jest naturalne prawo ludzkie i boskie, to musimy się cofnąć wcześniej. Czyli mamy rok 35
i drugą Rzeczpospolitą. Tak? I w tym układzie wygląda na to, że konstytucja 1935 roku istnieje. Ona została zatwierdzona i w tym czasie funkcjonowała. Nikt jej nie odwołał. A jeśli odwołał go system po 1944 roku, no to zrobił to bezprawnie. Prawem kaduka, przepraszam, wyszły jakieś obszczymury, nie wiadomo skąd, tak? I dekretami różnego typu. My nie wiemy, co to są dekrety. Kto upoważnił ich do tych dekretów i tak dalej, i tak dalej. Tego nie ma. My istniejemy w systemie prawnym II Rzeczypospolitej. I to, co zostało wywołane w 1989 roku, to jest prawem kaduka. Ci, którzy rządzili bezprawnie, przekazali władzę tym, którzy później nastąpili. Kto może przekazać zero drugiemu? No nie może. Zera się nie da przekazać. A to jest zero. 80 lat zera prawnego. Nikt nie może przekazać więcej praw niż tam posiada. Nikt niż posiada. A ci ludzie, którzy za komuny byli i rządzili, no to w wielu przypadkach byli ekskomunikowani, tak jak Bierut. I jego, przepraszam, szlak trafił w ciągu 2 miesięcy. Wyjechał do Moskwy i zasnął i się nie obudził. I to jest ekskomunika. Na tym polega ten system, tak? Bezprawie. Tutaj pan marszałek mówił o XVIII wieku. 33 tysiące podpisów za prawowitym królem i 200 podpisów. Chcielibyśmy znać te nazwiska, którzy się podpisali. Wszystkie te 200 nazwisk. Bo one i te rody, które się za tym podpisały. To jest bardzo ważne. Gdzie oni dzisiaj w Polsce są? Gdzie oni się ukrywają?